Cześć kochani! Witam Was na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj będzie filmik, na który naprawdę długo czekałam. Powiem Wam, że już się nie mogę też go doczekać teraz, bo będzie to filmik o polskiej marce, polskim producencie odzieży jakościowej premium i pokażę Wam przepiękne rzeczy. Naprawdę są ekstra. Nie tylko składowo, ale też modowo są naprawdę super w najnowszych trendach. I są tak superowej jakości, że no, zobaczycie zresztą sami. Pokażę Wam wszystkie szczegóły, pokażę Wam ciuszki, jakie przyszły w stylizacjach oczywiście. I będę miała też dla Was kod rabatowy i za chwilę dowiecie się wszystkich szczegółów. A tymczasem, jeśli spodoba się Wam ten filmik, to oczywiście zasubskrybujcie koniecznie kanał i polubcie filmik. Będzie to dla mnie ogromna pomoc. Przechodzimy dalej. Z góry przepraszam za delikatny szum, który słyszycie, to jest efekt tego, że pada deszcz. No i niestety nie da się tego dźwięku wygłuszyć w żaden sposób, bo jest dosyć spory. Kochani, zobaczycie dzisiaj ciuszki marki Mormois. Jest naprawdę to marka bardzo, bardzo jakościowa. Jeśli znacie takie typowe marki, które robią swetry i odzież, szczególnie zaś właśnie swetry z kaszmiru, z wełen merino i tak dalej, to wiecie, że są to naprawdę marki premium, marki bardzo dobre. W dodatku jest to marka produkująca w Polsce, więc jest to tym bardziej dla mnie, mam nadzieję, że dla Was również, ważna informacja, bo warto wspierać swoich, warto wspierać przemysł, który jest u nas, no i ludzi, którzy chcą robić jakościowe rzeczy polskie, które można też rozgłaszać później na cały świat. Także Was bardzo zapraszam do tego hola dzisiejszego i mierzymy. Dajcie oczywiście znać, jak się Wam podobały wszystkie rzeczy. Ja na razie jestem zakochana i słuchajcie, naprawdę będą tu rzeczy wyłącznie z najwyższej jakości dzianin, tkanin. Patrzcie, jaką mam tutaj pakę od właśnie marki Mormois. No i zobaczymy dzisiaj rzeczy jeszcze z kolekcji zimowej, a to dlatego, że jest teraz ekstra wyprzedaż, dodatkowa, pogłębiona wyprzedaż właśnie w firmie Mormois, więc super, super okazja, żeby kupić sobie coś jakościowego, bo wiecie, warto zawsze kupić jedną nawet rzecz, ale trochę lepszą i właśnie skorzystać z wyprzedaży, bo jak wiecie, kaszmiry, merino i tego typu materiały naturalne są naprawdę bardzo drogie. Więc jeżeli mamy okazję kupić coś z wyprzedaży jeszcze z dodatkowym 5% rabatem, z moim kodem możecie to kupić, no to moim zdaniem super, bo naprawdę warto sobie kupić jedną rzecz w sezonie, ale taką super, super ekstra. Będę Wam opowiadać o tych materiałach też, o tym, jakie to jest w dotyku, ale od czego zaczniemy? Słuchajcie, zaczniemy od tego, co jest na wierzchu. Zamówiłam jeden komplecik, szalik i czapkę. W fajnym kolorze, bardzo ciekawym, ładnym kolorze fuksjowym, zobaczcie, takim dosyć ostrym, ale kolor różowy jest dla wielu osób bardzo twarzowy, więc fajnie się tak trochę w zimie właśnie rozświetlić. No i zobaczycie tutaj oczywiście te rzeczy w stylizacji. Ja Wam pokażę też szczegóły, bo naprawdę są to, patrzcie, jakie w ogóle metki są. Już nie mówiąc o tym, że całe opakowanie było ekologiczne, ale to są takie tekturowe meteczki. Wszystko tu jest naturalnych materiałów, nawet te sznurki są chyba lniane albo bawełniane, woskowane. No i pokażę Wam oczywiście meteczkę, tak to wygląda. I tutaj mamy oczywiście wskazanie prania, że należy prać ręcznie, ale można prać, no to też jest dobra wiadomość. Oczywiście nie suszyć w suszarce bębnowej, to jest oczywiste, jak chodzi o kaszmiry i merino. Skład jest taki, ultra fine merino 90%, czyli super delikatna wełna merino i 10% kaszmiru. No i super, ekstra. Przepiękna czapka, zobaczcie, i taka właśnie w nowoczesnym stylu, bardzo prosta, prosty krój. I do tego jest szalik do kompletu z tym samym składem, oczywiście pokażę Wam to z bliska, bo naprawdę widać, że jest to bardzo gęsto utkane, to nie jest żaden taki, wiecie, taka taniocha, że ta nitka jest cieńka i tak dalej. No po prostu bardzo, bardzo jakościowo wykonane rzeczy, oczywiście są metki, te metki można sobie później odpróć, jeżeli Wam to przeszkadza, ale patrzcie, jakie piękne. Oczywiście wszystkie te produkty Wam podlinkuję
w opisie filmiku. No i zobaczcie teraz, jak to wygląda w stylówce, takiej zimowej typowo, no bo to jest naprawdę grube. Słuchajcie, to nie jest taka bardzo cieniutka czapka czy bardzo cieniutki szalik, tylko to jest taka już grubsza dzianina, która naprawdę będzie chroniła, i tutaj ta czapka jest podwójna w dodatku w miejscu uszu, że tak powiem, więc będzie cieplusieńka. Także naprawdę super, super rzecz. Być może też tą rzecz Wam przymierzę później do którychś kolejnych rzeczy, bo mamy tutaj jeszcze sukienki swetrowe, swetry i tak dalej. W każdym razie, no to jest mega. To jest mega świetnie zrobione, naprawdę. Wiecie o tym, bo już mówiłam o tym, że od dawna czekałam po prostu na to, aż jakiś polski producent jakościowy się do mnie odezwie, i naprawdę warto było czekać, bo jakbym robiła, wiecie, holeś z innych takich tanich chińskich marek, no to w życiu bym nie miała teraz takiej jakościowej tutaj firmy i po prostu marki premium polskiej, a o to mi właśnie chodziło. Warto było czekać. Słuchajcie, następna rzecz, prześlicznie zrobiona, to jest sukienka swetrowa z golfem. I wiecie co? Pokażę Wam to z bliska. Ten materiał jest przepiękny, gęsty, równiutki, ta dzianinka. To jest bardzo modowa rzecz, bo tutaj w ogóle firma zwraca uwagę na to, że jest, że te rzeczy są w takim modnym stylu. One są w stylu oversize, także ja też Wam opowiem o rozmiarach, jaka jest rozmiarówka tej firmy, bo większość tych rzeczy jest właśnie w takim stylu lekko oversize'owym, także warto to wziąć pod uwagę, zamawiając pewne produkty. Już Wam powiem też skład tej sukieneczki. Dokładnie ten sam skład, 90% wełny merino, tej ultra delikatnej merino, oraz 10% kaszmiru. No i naprawdę, patrzcie, jakie super rękawy. Oczywiście, że przymierzam dla Was tą sukienkę w modnej stylizacji. Będzie to stylizacja z traperami, które zresztą mam na sobie już. No i będzie trzeba tutaj dołożyć jakieś dodatki. Właśnie super do tego szarego koloru będzie wyglądał fuksjowy zestaw również. Ale w ogóle sukienka jest piękna, można ją nosić z paskiem, można ją nosić tak luźno, w takim właśnie stylu trochę swetra dużego. Prześliczna rzecz. I wiecie co? Przeczytałam na stronie, ale również potwierdzam Wam to w dotyku. Zobaczcie zresztą, jak mięciutki to jest materiał. Można to nosić na gołe ciało. Totalnie, wiecie co, to totalnie nie gryzie. Jak ktoś ma coś takiego, że nie lubi wełny, bo go gdzieś tam zaczyna łaskotać, drapać, to te ciuszki, gwarantuję Wam, że w ogóle nie czujecie, że to jest jakakolwiek wełna w dotyku, bo, no bo Ultra Fine Merino, to sama nazwa już świadczy o tym, że będą to mega, mega delikatne rzeczy, no plus kaszmir, który ostatnio jedna z widzek, dziękuję kochana, napisała mi, że jest chyba 9 czy 10 razy bardziej grzejący i oczywiście też delikatny niż wełna, bo jest to podsierstek, tak? Jest to podsierstek kóz himalajskich, więc ten dodatek sprawia, że nie tylko jest bardzo ciepły, ale jest bardzo, bardzo delikatne. Przepięknie zrobiona rzecz. Ma taki szeroki golf. Ja bardzo lubię szary, więc zamówiłam takie kolory. Oczywiście macie różne tam kolory. Ja nie wiem, które jeszcze kolory tam w tej wyprzedaży będą, ale są różne. Są czarne, widziałam taką też jasną sukienkę. Bardzo, bardzo fajnie, pięknie zrobiona, wykonana rzecz. Wszystkie ściegi są tutaj równe, ten materiał nie jest w żadnym skosie uszyty, że to się będzie okręcać i potem straci fason. Także tylko zwróćcie uwagę na pranie, bo jednak te rzeczy raczej bym Wam doradzała prać ręcznie, tak jak jest na metkach napisane. To nie jest przypadek. Słuchajcie, mam teraz dwa sweterki, które zamówiłam celowo w dwóch kolorach, żeby no, zobaczyć, jak to wygląda w obu wersjach. Tutaj mamy rozmiar SM i to jest właśnie to, o czym ja Wam mówiłam wcześniej, jak chodzi o rozmiarówkę tej firmy. Są to rzeczy oversize i to jest spora rozmiarówka, także ta rzecz SM, jak ktoś lubi węższe rzeczy, jak ktoś lubi rzeczy troszkę bardziej do ciała, to raczej będzie właśnie taka, moim zdaniem, MKL-ka, a jeżeli jesteście bardzo drobne, to raczej zamawiałabym zupełnie najmniejsze rozmiary, bo i tak będą oversize. Na przykład na mnie te sweterki SM są odrobinę już, mimo oversize'u, są duże. Duże tym bardziej, że one mają trochę obniżone ramiona, więc robi to w ogóle wrażenie większego rozmiaru. Ale patrzcie, taki sweterek z dekoltem V, to jest super też dla osób, które mają trochę więcej biustu,
nie jest to mój przypadek, ale dla osób, które mają biust, taki dekolt jest bardzo korzystny, tak? Bo nie dość, że podkreśla biust, to jeszcze troszkę sprawia, że nie wygląda na zbyt obfity, tak? Patrzcie, jaka piękna wełenka. No i oczywiście znowu jest to skład rewelacyjny. Kolejny raz jest to ten Ultra Fine Merino i 10% kaszmiru. Ja nie wiem, czy nie wszystkie te rzeczy tutaj są z takiej właśnie wełny, z takiej mieszanki. Piękne. To jest taka złamana biel, naturalna biel. To nie jest śnieżno-białe, tylko leciutki krem. Także super rzecz, ja Wam to tak mierzę tutaj tym razem. Takie dwa bardzo podobne sweterki będą do spódniczki zmierzone i do spodni jasnych. Żebyście widzieli do różnych stylówek, do takich leggingsowych spodni, do wąskich spodni. I drugi sweter jest dokładnie taki sam, tylko ma taki kolor jak ta sukienka, czyli taki szary. Zobaczcie, jak pięknie jest tutaj ten dekolt wykończony. Naprawdę detale tych rzeczy, ich wykonanie, no to jest naprawdę najwyższa jakość, zobaczcie. Ja tutaj nieprzypadkowo się tym tak zachwycam, bo no po prostu uwielbiam takie rzeczy jakościowe i tak super wykonane. No i te materiały, no to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne, mięciutkie. Ach, piękne, po prostu słuchajcie, są przepiękne te rzeczy. Piszcie, w jakich zestawieniach się Wam najbardziej podobało i która rzecz Waszym zdaniem dla mnie, które rzeczy Waszym zdaniem dla mnie tutaj są najbardziej twarzowe i odpowiednie, bo bardzo jestem ciekawa, jak to widzicie, jak się Wam podobam w tych ciuszkach. No i słuchajcie, dwa kardigany, również są to takie same kardigany, tylko w dwóch kolorach. Macie tam też różne inne rzeczy, są swetry z golfami, dużo jest ciekawych krojów, takich właśnie nowoczesnych krojów. Ja oczywiście wybrałam takie kroje i takie rzeczy, które najbardziej sprawdzą się u mnie w garderobie. I oczywiście też nie są to wszystko rzeczy, które będę zatrzymywać dla siebie, bo część tych rzeczy będę odsyłać, ale po prostu chcę też przetestować, co najbardziej, które kroje i które rzeczy najbardziej pasują. Przepiękne te kardigany krótkie. Właśnie to są takie kardigany, które już kilka razy też kupowałam wcześniej w różnych holach, które Wam pokazywałam. No ale to jest naprawdę bardzo zwarta i gruba wełna, słuchajcie. Przepiękna. No prześliczna. To jest też znowu taki mleczna biel, ja bym to tak nazwała. Bo to najbardziej przypomina coś takiego. Tak, to jest dokładnie znowu ten sam materiał cały czas, czyli 10% kaszmiru i wełna merino. No i patrzcie, piękne, patrzcie jakie guziczki sygnowane, bo to też warto zwrócić uwagę, że guziki są specjalnie robione dla tej marki. One mają napisy tutaj właśnie Mormois. Tak się czyta tą firmę jakby, co? Super. Przepiękne. No i na taki kardigan, słuchajcie, polowałam bardzo długo, żeby on nie był w jakimś takim beżu, którym jest nietwarzowo, tylko w złamanej bieli, która do wszystkiego pasuje. No i jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, jak w tym wyglądam, bo szczerze to ten sweter jest czymś, na co najbardziej polowałam. Taki krój, taki kolor i jestem ciekawa, jak się Wam podoba. Jest jeszcze jeden, dokładnie taki sam i znowuż w tym szarym kolorze. Wiecie co, wybaczcie, że ja wybrałam taką kolorystykę bardzo monotonną, ale no macie tam więcej do wyboru, natomiast no ja to po prostu wybrałam pod siebie, pod moją szafę, to co by było dla mnie praktyczne. To samo, patrzcie, przepiękna ta wełna, no po prostu jak to jest równiutko uszyte, to nawet popatrzcie sobie na te ściegi, jak idą pionowo w dół i tak samo rękawy, tu nie ma żadnych skosów, nie jest to z żadnych resztek, jak czasami wiecie, w tych nawet niby wełna, ale gdzieś szyte w Chinach, tak żeby było jak najtaniej i to te ściegi są już przekręcone, nawet w sieciówkach się zdarzają takie rzeczy. Mi się wielokrotnie zdarzyło na przykład w Zarze kupić dżinsy, które były ucięte ze skosu nogawki i ta nogawka się non-stop odkręca w jedną stronę. Nie wiem, czy się Wam to zdarzyło, piszcie, ale mi się dwukrotnie już zdarzyło właśnie w dżinsach z Zary, że nie było to uszyte prosto, tylko ta nogawka, później ten szew zawsze był okręcony wokół całej nogi. To jest strasznie wkurzające. No i oczywiście taką rzecz powinno się oddać. To wiecie o tym, że jak coś jest tak uszyte, to macie prawo to zwrócić z powodu właśnie tego, bo to jest zwykła wada i niedbalstwo. Także tutaj czegoś takiego nie będzie. No i takie piękne rzeczy, że serce rośnie, słuchajcie, że mamy takie firmy. A teraz pokażę Wam dres.
bo nie ukrywam, że chciałam dres taki jakościowy, z super materiału, w fajnym kolorze, bo ja bardzo lubię w domu i w ogóle tak do sportu, do takiego relaksu nosić takie bluzy, właśnie dresy po domu, a nie lubię nosić znoszonych jakichś takich ścioranych rzeczy po domu, bo no, człowiek się wtedy nie czuje też w tym fajnie. Jest to, słuchajcie, bluza Harmony Melange, tak się nazywa produkt. Rozmiar SM, no i sami zobaczycie, że spore jest to SM. Tutaj Wam pokażę teraz składzik. Słuchajcie, jest to bardzo fajny skład, wow. 75% bawełna, 15% konopie. To jest ciekawe, słuchajcie. 15% włókno konopne i 10% poliester. To jest zapewne do tego, żeby się też to za szybko nie rozciągało i jest ten materiał może troszkę trwalszy dzięki temu. Ale bardzo ładny odcień, taki kremowo-beżowy z melanżem szarym w środku. No i ciekawa jestem Waszej opinii o tym dresie. To jest bluza, a spodnie zobaczymy. Ja tego dresu jeszcze nie mierzyłam, więc będę mierzyć dla Was po raz pierwszy. Jestem też ciekawa jak z rozmiarem, bo tamte wszystkie były spore, no ale dres może być luźny, ale też nie bez przesady, prawda? Jak to wygląda. Bardzo fajny krój spodni. Zobaczcie, z takim karczkiem z tyłu. Nie wiem, czy to się nazywa karczek, który jest w tym miejscu, ale może. Super jakościowe ściągacze są i w ogóle ten materiał jest też no, bardzo, bardzo fajny, słuchajcie. Ja zwracam uwagę na te detale, bo wiecie co, tak samo jest w dresach. Jeżeli one będą uszyte ze skosu, to się będą wykręcać i będą się w praniu naciągać i będą się odkształcać. Także zwracajcie uwagę, jak kupujecie takie jerseyowe rzeczy, żeby one były prosto uszyte, żeby tam ten materiał nie szedł skosem, bo będzie się Wam to po pierwszym, po drugim, po trzecim praniu już wykręcać. Ale tutaj właśnie wszyściutko jest proste, pokażę Wam z bliska, bo to na zbliżeniu będzie też widać i jakość, i właśnie to, że ten materiał jest idealnie w pionie uszyty, to jest bardzo ważne i po tym też możecie poznać marki premium, marki jakościowe, że ich to szycie będzie zawsze proste, tam nie będzie żadnych dziadost, słuchajcie. O, no super, słuchajcie, no ciekawa jestem, jak się Wam podobam w tym dresie. Szczególnie Was proszę o radę, czy fajnie w tym dresie wyglądam. Czy on jest dobrym kroju dla mnie, bo miałam wielkie nadzieje związane z tym dresem, szczerze Wam powiem. No i mam nadzieję, że tak będzie. Kilka tych rzeczy zostanie ze mną, dlatego Was też bardzo proszę o radę, żebyście mi napisali, co najbardziej się Wam podobało, co najbardziej do mnie pasuje, no i czekam na Wasze opinie i oczywiście dla Was tam będzie, jak mówiłam, napisany na ekranie, ale też w opisie filmiku i w komentarzu podam kod rabatowy, dodatkowy, który kumuluje się już z tą dużą ekstra wyprzedażą, która jest na stronie Mormua, także jeżeli tylko możecie sobie na to pozwolić, to bardzo Was zachęcam, wesprzyjmy też polską produkcję, ale też po prostu naprawdę warto mieć choćby jeden taki produkt super, super jakościowy, w którym się będziecie czuć po prostu luksusowo i który z czasem też nie będzie się natychmiast rozciągał, niszczył, bo naprawdę, słuchajcie, te rzeczy na pewno będą długie lata służyć. I o to chodzi, słuchajcie, jak moja babcia mówiła, świętej pamięci, że jak ktoś nie jest bardzo bogaty, to właśnie musi kupować, powinien kupować produkty wysokiej jakości, żeby one na długo służyły. Bo wydawanie co chwila małych kwot w sumie daje nam niestety, ale mniej pieniążków w całości niż kupienie raz rzeczy porządnej. No i to jest stara zasada. Także bardzo Was serdecznie namawiam, zajrzyjcie sobie. Pokazuję Wam tu takie krótkie przebitki jeszcze produktów, które mi się też spodobały na stronie Mormua, bo naprawdę bardzo dużo rzeczy mi się tam podobało. Były też fajne sukienki, już takie bardziej w stronę wiosna-lato. No ale tutaj się skupiamy jeszcze na rzeczach, na razie na tą aurę tak do marca. Zresztą słuchajcie, te sweterki, na przykład kardigany z tego merino są tak delikatne, że one spokojnie też na wiosnę jak najbardziej się będą sprawdzać, nawet na wierzch, na sukienkę czy na coś, bo są przedelikatne i spokojnie można to uznać za ubranie uniwersalne, nawet całoroczne. Kochani, żegnam się już z Wami, zapraszam Was na kolejne filmy, zapraszam Was na moje inne media społecznościowe, gdzie być może też się pokażę w jakichś stylówkach, shortsach z tymi rzeczami i z innymi. Wszystko jest w opisie filmiku. Pozdrawiam jeszcze raz, całuję, cześć!